Dzisiaj Policja Koszalińska wspólnie z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Ruchu Drogowego prowadzi działania profilaktyczne mające na celu przedstawienie osobom, mieszkańcom naszego miasta, jak zachowuje się ciało człowieka, przedmioty znajdujące się w samochodzie w momencie dachowania pojazdu w chwili wypadku drogowego. Należy pamiętać, żeby zapinać pasy bezpieczeństwa, które uchronią nas przed przemieszczaniem się w pojeździe, jak również wszystkie przedmioty ciężkie, które znajdują się w pojeździe, schować do bagażnika w taki sposób, aby w momencie wypadku, w momencie dachowania te przedmioty nie uderzyły nas w głowę i nie spowodowały jeszcze większych obrażeń niż w samym wypadku. Ale ma bombę! Dawaj, na kilka 24. Uwaga, ma kołek, ale już po świętach, przecież tego nie było! Wyrósł! Która to jest? Zapraszam. O, no święta. W taki sposób zachowuje się właśnie osoba, która 2 promile alkoholu. Dlatego, że Kuba do mnie, nie? Kuba do mnie powiedział, Kuba do mnie mówi, że, żebym tylko na niego nie wchodzę, ja zaraz na ciebie polecę. Do mnie. Ale jak się, że te pasy sobie zrobić, że te pasy są